No okej. Zakładam, że się zacznie jakimś ładnym trailerem. I że będzie się przyjemnie to oglądało, i że się nie będzie zacinać, bo u nich się zacina często. Brzmi jak Batman, znaczy wygląda jak Batman te napisy, przebijające się przez chmury. Avalanche, to jest ten silnik, co otwarte światy tak fajnie pokazuje, tylko słabe gry w tych otwartych światach. Mad Max był na Avalanche'u chyba. O, to akurat dobra była gra, by the way. Będziecie czarodziejem? Ja będę czarodziejem na pewno. Mam wrażenie, że trochę sobie nie radzą z tą produkcją, że tam są jakieś problemy takie większe i... Ale świat wygląda ładnie. You're a new student at the famed school of witchcraft and wizardry, with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizardkind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. Dobrze. Tak grafika wygląda nie współcześnie. No to dlatego, że to jest Avalanche, to jest otwarty świat, więc tam to nie będzie wyglądało jak The Last of Us albo Uncharted. Chociaż Horizon wyznaczył standardy chyba, nie? No nie, ładnie jestem. Mi się podoba. Come on. Macie takie wymagania. Ta grafika spełnia swoją rolę. Pokazuje świat dosyć dobrze. Liczy się gameplay i potem jak historia będzie opowiadana w środku. Oh, hello, class. Please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I... Fajnie, że można własnego czarodzieja stworzyć. To po pierwsze. With a passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. Chociaż powiedziałbym, że nasz czarodziej ma taką minę, jakby bardzo był urażony przez cały świat. Powiedziałbym, że jest taki... O kurde. No ale za to wymiata czarami, nie? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets. To jest chyba takie spełnienie marzeń fanów Harry'ego Pottera, że możesz uczestniczyć w lekcjach, eksplorować to ten cały teren. That will require magical skill and a clever mind to solve. Wiadomo, że ci, tylko też tak się zastanawiam, bo ci fani Harry'ego Pottera to już tacy pod 30 chyba, nie? A gry z tego co widzę, to gra jest raczej kierowana do młodszych odbiorców, ale miejmy nadzieję, że... Chociaż może to tak, może to też dobrze, nie? Bo nie ma co kierować gry do 30-latków, chcemy trochę bazować na sentymentach. Trochę wrócić, przywrócić wspomnienia z młodości, nie? Ja miałem 20 parę lat, jak Harry Potter się pojawił, więc to już nie byłem wtedy dzieciakiem, ale wkręciłem się, czytałem z wielką przyjemnością. Z dużo większą przyjemnością czytałem niż oglądałem filmy. Miałem zawsze problem z Harrym Potterem, bo... W książkach on był takim herosem, który tam czasami miał pecha,
A w filmach był gościem, który cały czas miał pecha i jeszcze nic nie potrafił i koledzy go wyciągali z opałów, a jak mu się coś udało, to przez przypadek. W książce miałem takie poczucie, że to jest z charyzmą bohater. W filmach to mi umknęło totalnie. Opinions differ as to how great a threat he really is. Ranrok's loyalists are capable of so much more than people. To może być interesujący świat. Wygląda ciekawie. Is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. Okej. Podoba mi się ten system. Ktoś może powiedzieć, że coś jest nie tak, ale... Ja nie wiem, widzę wasze narzekania na czacie, że ruchy, animacje, nie taki system walki, nie taki straszny jesteście. Po prostu nie wierzę. Strasznie z was malkontenci, no. Ja wiem, że nieraz te gry wychodzą nie tak, jakbyśmy chcieli. Właściwie części wychodzą kiepsko niż dobrze, ale sama idea pokazywania takiego świata otwartego z Hogwartu jest czymś, co jest atrakcyjne. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Mi się podoba ten system akurat walki. Counterattack with powerful stunning charms. Allowing you to follow up with extended... No jednak, jakby nie patrzeć, to musi być wierne uniwersum, tam się czaruje przy użyciu różdżki. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Zresztą, tak naprawdę gameplay to się sprawdza pod palcem, nie? To tak z oglądania to nie wiadomo, jak to może działać. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądało wybieranie tych czarów, bo on kilku różnych używa zaklęć. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Plus będziemy dysponować mocami niepowtarzalnymi, wyjątkowymi. On your path to become the ultimate duelist. Nie ma co się zrażać na początku. Ale tak, myślę sobie, że wy to u mnie jeszcze na tym czacie nie jesteście tak bardzo marudni, jak to bywa w całej społeczności internetowej, w tej naszej bańce gamingowej. Marudzenia jest bardzo dużo dzisiaj. Czasami ono jest uzasadnione. Ludzie są podejrzliwi, bo dużo wychodzi gier niedorobionych. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive. No bo to mamy cierpek, nie? Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your. Tylko nie podoba mi się mina naszego bohatera. Cały czas jakiś taki jest, jak miał zaraz się rozpłakać, no. Nie ma radości w nim zupełnie. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch. Bardzo smutną mam minę. Brew potions that can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. You can even unleash deadly mandrakes. To jaki ten system walki będzie, trudno powiedzieć, ale na razie jest ten
Jakby ma potencjał, nie? Both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on. I latać można na miotele. Learning and mastering broom flight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Wiele czerwonych flag budzi ten trailer, a mnie martwi tylko mina bohatera. Nie widzę właściwie czerwonych flag. Ale ja to jestem, wiecie, ja to jestem maniak. Dopóki mnie coś konkretnie nie kopnie w jajka, to nie mówię ała. This is our chance. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. But what happens now? Unafraid of detention or breaking the rules, sneaking in the restricted section again! Is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin. We've been over this, boy. Trifflefix cannot reverse a curse. With a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Czy bohater nie będzie miał głosu? Ma. Słyszałem gdzieś tam w jakiejś kwestii, że mówi do dziewczyny, no musimy iść, musimy gdzieś tam iść. Musimy się schować czy coś przez chwilę. Więc pewnie będzie miał głos. Ja jestem fanem całego zamysłu, że mamy taką, że z jednej strony mamy lekcje, mamy jakieś eksperymentowanie, robienie czarów, bo tam chyba coś robił, nie? Ekwipunek, czary, wygląd. No i oprócz tego jakaś przygoda, która wewnątrz tego się dzieje. To jest takie coś, co ma poudawać trochę. Poudawać trochę ten świat Hogwartu. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical specialties. Być może jesteśmy podejrzliwi trochę wobec Hogwartu, bo to jest taki... Trochę nam się kojarzy z, dla najmłodszych, nie? Ta opowieść. Mi się wydawało, czy w wodzie się odbijały skrzydła naszego Pegaza? W taki dziwny sposób? Może mi się wydawało tego. Dosyć duże się wydaje to miejsce. Większość tych rzeczy, które się odbywa tutaj, wyglądają jak taka swobodna eksploracja i hipogryf, przepraszam. Nie widziałem, jak on z przodu wygląda. Ja zawsze z pewnym entuzjazmem patrzę na gry z otwartymi światami, bo to jest fantastyczna przygoda zawsze na streama. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine. Or coat the ground with snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell. Cały czas zapominam, jak się nazywała ta najsłynniejsza gra robiona na Avalanche, na silniku Avalanche, z tym gościem, co lata na dziwnym tym. Boże, jak jest Parachute po polsku? Po prostu nie wierzę, język polski. Just Cause, Just Cause. Spadochron, fuck. No nie wiem, coś mi się z głową, chyba za dużo palenia w młodości. Wiele razy to powtarzam, ale... But there are dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Jak ten człowiek, co się przeprowadził do Ameryki i po dwóch tygodniach zapomina, jak spadochron się mówi po polsku, nie? Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat. To naprawdę może być fajne, ale nie musi. Become the witch or wizard you want to be. No więc silnik, na którym robiono Just Cause'a, ma swoje zalety. Czyli rozmiar, sporo możliwości, jakby fizyka, która tam jest, no, też ma swoje ograniczenia, czyli te animacje, mimika, włosy. To jest taki silnik dobry do makro rzeczy.
Dobrze mówię? Chyba do makro, tak? Whatever. Świat można dosyć dobrze przedstawić na tym. Natomiast już takie rzeczy... Całkiem spoko. Now let's hear from the real wizards and witches behind the game. O, coś poopowiadają jeszcze. No na pewno będę sprawdzał, proszę państwa. The passion and the love for this brand that the team has is astonishing. Our team is so excited to take. Pomijając te postacie, do których można się przyczepić, jak się popatrzy na świat, jak wyglądają te wnętrza, ta architektura tutaj, to widać trochę napracowania tam, nie? The lore of the Wizarding World is already so rich. No, chyba ważne jest, żeby nie przyspieszali tego projektu, żeby go nie wydali niedokończonego. The books, they all touched me in such a way that it makes me want to go to experience Hogwarts, makes me put in so much more detail into this game. We really want to make sure that anything we add or anything we play with or anything that we explore really feels authentic. Bringing to life just the charm and the love for everything we have for the books and then marrying that with the iconic experiences from the movies that fans will. Te filmy chyba się zestarzały, nie? Trochę. To były jeszcze takie czasy, gdzie się bardzo dużo uwagi poświęcało CGI, a ono jeszcze nie było takie wybitne. I dzisiaj to tak jest widoczne boleśnie, to CGI. Ja dużo bardziej wolę, kiedy się sięga po efekty praktyczne, bo one są dużo dłużej aktualne. Do dzisiaj jest parę takich starych filmów, nawet z lat 80., które są zrobione na efektach praktycznych i świetnie wyglądają. A CGI to jednak 10 lat później, 15 lat później to już jest katastrofa. To jest zawsze fascynująca rzecz, zwiedzanie świata nowego, otwartego. Ale jeszcze od razu sobie przypominam, jak jeszcze dużo mi w Eldenie zostało. Dzisiaj nawet Eldena zacząłem nagrywać poza streamem, bo już się obiecałem sobie, że na streamie najpierw skończę Horizona, a nie mogę tak od Eldena odchodzić na dłużej. Dobrze się bawiłem, to są takie Skyrimowe odcinki. Dzisiaj byłem na zamku, gdzie były takie kamienne łapy. I bossa na końcu, taka przygoda od początku do końca. 50 minut. In the Wizarding World that you haven't seen before, or make our own magic with our story we're trying to tell. Fans are familiar with the Wizarding World from, you know, the 1900s and on, really. But now with this world, we're able to sort of create a space that's their own. Tak będzie zapis z tego na YouTubie. Pozdrawiam YouTube'a serdecznie. Has been around for a long time, to say the least, and that Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. And the avatar, the player, has the ability to sense it. Wydaje mi się, że będziemy się tylko po Hogwarcie poruszali i tych okolicach wokół zamczyska, wokół właściwie akademii. To akademia się mówi, czy szkoła? Ma szkoła, nie? Te wnętrza naprawdę fajnie wyglądają. Being able to put our own spin on what this universe is was. To nie jest żaden Avalanche Engine, tylko Unreal Engine. Jesteś pewny, bo na początku było napisane wyraźnie Avalanche. Ale mogę się mylić. Oczywiście, że mogę się mylić. It's close enough to the world that we know that fans will recognize certain names. They'll recognize spells, they'll recognize certain locations. I recognize that doorway, I recognize that classroom. Bo to robi Avalanche Studio. Okej, Avalanche Studio nie robi na swojej technologii, tylko robi na Unrealu? Aha, ich silnik się nazywa Apex. Okej. Jakoś tak utrwaliło mi się ten Avalanche. Avalanche Studios robili Just Cause'a i robili Mad Maxa i mają bardzo dobry... Aha, bo są dwa studia Avalanche. Naprawdę. Tylko to które robi? To od Just Cause'a, czy... O rany, to się strasznie pomyliłem. To przepraszam. Przepraszam, wprowadziłem państwa w błąd. Avalanche Software.
passageways and rooms. No dobrze. To mniejsza z tym. To wiedza na temat Just Cause'a i wiedza na temat Mad Maxa nic nam tu nie daje. To może nawet lepiej. Zwłaszcza wiedza na temat Just Cause'a. I think a world that is a breathing, living world is very hard to do. Niestety to studio nie zrobiło jeszcze nic dobrego. O nie. No właśnie, wydawało mi się, że oni robili jakieś takie małe gierki, właśnie Disney Infinite. I hope that when fans play the game, they get as lost in it as I do. Ale zobaczymy. I can just be reviewing a side mission and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes. Na jakim Unrealu robią? No na pewno nie robią na piątce. To jest projekt, który... Dobra, już teraz się nie będę wymądrzał, bo przez chwilę myślałem, że to jest w ogóle ten Apex cały. Więc, ale gdyby mnie ktoś pytał, mimo moich pomyłek, to raczej stawiałbym na czwórkę, a nie na piątkę, to... We truly hope you enjoyed the Hogwarts Legacy State of Play. Our team is so grateful for the excitement and for the passion that all of you bring to this. It's truly what fuels us. On behalf of our team at WB Games Avalanche, we want to thank you for being here today, and we'll see you at Hogwarts. That's okay. Okay. Jakby nie zrywa czapki z głów, ale jest wystarczająco ciekawe, żebym był trochę podekscytowany i czekał. Zresztą, co tam? Aż tak wiele otwartych światów nie mamy, a to nie jest nowa marka w sensie dosłownym, ale to pierwszy raz otwarty świat chyba w grze z uniwersum Harry'ego Pottera, więc życzę jak najlepiej.